17 sierpnia około godziny 13.30 na ulicy Kościuszki 30 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. 19-letni kierowca Turana, jadąc od strony zakładów chemicznych, chciał wyminąć kolumnę pojazdów i zjechał na przeciwny pas ruchu. Jadący z naprzeciwka samochód dostawczy, by uniknąć zderzenia czołowego, musiał ostro hamować. 19-latek, widząc, że nie zdąży wrócić na swój pas, wjechał na chodnik i uderzył w budynek mieszkalny. Na miejscu zjawiła się karetka pogotowia, która przewiozła mężczyznę do szpitala. W akcji wzięły udział także dwa zastępy straży pożarnej. 7 strażaków do przyjazdu policji kierowało ruchem i zabezpieczało miejsce zdarzenia, między innymi poprzez odłączenie zasilania w pojeździe. Kierowca Turana usłyszał zarzut czynnego spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Był trzeźwy, grozi mu do 5 tysięcy kary grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.